Samochód Ford Ranger gotowy na łowieckie wyprawy przygotowała firma Rad Motors z Radomia. Sponsorem programu Dashboard jest sklep taniepolowanie.pl, dystrybutor sprzętu marki Pard. Na program Dashboard zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. Zaczął padać deszcz, a my kończymy właśnie nocne polowanie. Biegałem w nocy po łąkach nad brzegami lasu, żeby zobaczyć, czy gdzieś tam nie kręcą się dziki. Nakładka jeszcze założona na broni, ale powoli robi się brzask i trzeba będzie przezbroić się już na typowo poranne polowanie. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu łowieckiego Dashboard, a już za chwilę opowiem Wam, co będziemy robić. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Phoenix. Polowanie w nocy, no niestety skończyło się niczym. Widziałem gdzieś tam w oddali jakieś dziki, ale to było zbyt daleko i raczej to była locha z młodymi. Zaczął padać nad ranem deszcz i sprzęt Nocto i Termo miał bardzo trudne zadanie. No, ten deszcz miał zacząć padać dużo, dużo później, no ale niestety skończyło się jak się skończyło. Przyszedłem do samochodu, musiałem zmienić moją koszulę, w której byłem całą noc, bo było bardzo ciepło. Początek października, a w nocy temperatura była prawie 14 stopni. No to jak na październik, to naprawdę było ciepełko. No ale troszkę przemokłem, więc musiałem ubrać sobie teraz na poranek polar. No i w tym polarze pewnie pójdziemy sobie zaraz na podchód. Trzeba już, można powiedzieć, zdjąć nakładkę noktowizyjną, chociaż o brzasku, kiedy jest właśnie taka pogoda, gdzie jeszcze jest na tyle ciemno, że nie do końca wszystko dobrze widzimy w lunecie, warto mieć ze sobą czasami nakładkę noktowizyjną nawet, czy celownik noktowizyjny, no, już nie mówię o tym jakimś monokolarze obserwacyjnym, właśnie noktowizyjnym, żeby popodglądać sobie chociażby jelenie. Nie mówię o tym, że to powinno być zamontowane na broni, ale przecież to urządzenie możecie równie dobrze użyć właśnie do tego, żeby tylko popodglądać, żeby ocenić, żeby zobaczyć. No nie do użytku takiego, kiedy mamy zamontowane do broni i chcielibyśmy z tego strzelać. Nie, to jest sprzęt zarezerwowany do polowań na dziki. Choć uważam, że moglibyśmy śmiało wykorzystywać go również do polowania w nocy na drapieżniki, lisy, borsuki, czy całą resztę, kuny, jenoty, szopy pracze, tego typu zwierzyna. Gdybyśmy mogli polować z nakładkami właśnie na nią, również nic by się złego nie stało. Ale wracając do rzeczy. Dlaczego zacząłem mówić Wam jeszcze o nakładkach i celownikach? Ostatnimi czasy pojawiły się w ofercie właśnie marki Pard modele celowników NV008 z doświetlaczami tak zwanymi tymi niewidzialnymi, a więc z tą długością fali 940. Więc warto zainteresować się tym, bo jeżeli ktoś chciałby sobie kupić właśnie ten celownik noktowizyjny, no to w tej chwili może być całkowicie niewidoczny. Tak samo poprzednie wersje nakładek, które no, są, można powiedzieć, lepsze do broni, znaczy lepsze, łatwiejsze do montażu na broni typu CZ. Jak najbardziej
polecam, bo tam też również można już kupić to z doświetlaczem, który jest niewidoczny. Dlaczego mówię o tym, że do broni typu CZ czy Bergara, generalnie do jednostek, które, poczekajcie, ja sobie tutaj rozładuję na chwilkę, których zamek cofa się bardzo daleko i podnosi się tutaj bardzo wysoko, może zdarzyć się tak, że w tym miejscu właśnie przy CZ-ce będzie nam to zahaczało i będzie bardzo niewygodnie, jeśli chodzi o rozładowanie. Ja mam niski montaż swojej lunety, ale jeżeli ktoś ma na przykład wysoki montaż w CZ-ce, to może się udać, że ten zamek po prostu uda się łatwo otworzyć. Natomiast nie zawsze tak to działa, tak? Tutaj akurat w moim Franchi jest to bardzo dobrze rozwiązane. Zamek otwiera się jakieś 60 stopni tylko do góry i łatwo zamontować właśnie każdy dodatkowy osprzęt taki doświetlający. No dobrze, tyle o tym sprzęcie. Wiem, że nie zawsze lubicie tego słuchać, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, bo jest coraz większe grono użytkowników właśnie tego sprzętu noktowizyjnego i termowizyjnego i ja uważam, że powinno być jak największe. Chociażby patrząc przez pryzmat ostatnich znowu wypadków, które gdzieś tam się kilka tygodni temu wydarzyły, gdzie na nieszczęście myśliwy postrzelił jakiegoś człowieka. Chodzi tam o dziecko i gdyby tam była w użyciu właśnie noktowizja i termowizja, myślę, że to całkiem inaczej mogłoby się skończyć. Pamiętajmy o tym, że sprzęt, który wykorzystujemy, sam nie strzela, sam nie podejmuje decyzji o tym, żeby oddać strzał, pociągnąć za spust. To robi zawsze człowiek. A człowiek robi to na podstawie tego, co jest w stanie zobaczyć, tak? Często grają tutaj rolę emocje, a jeżeli mamy ten sprzęt, który pozwala nam troszeczkę wystudzić te emocje, zobaczyć lepiej, to jest tylko bardzo dobrze. Rykowisko. Rykowisko, można powiedzieć, w tym roku jest bardzo dziwne. Byłem kilkukrotnie w lesie. Może nie spędziłem tego czasu w lesie tyle, co bym chciał, żeby co drugi dzień pojawić się, słuchać, biegać za tymi bykami. No ale, że tak powiem, rzeczy, którymi się dodatkowo zajmuję, zajęły mi więcej czasu niż przypuszczałem. Mimo wszystko byłem w tym lesie i jestem i staram się tutaj być naprawdę często. I niestety to rykowisko jest dziwne w tym roku. Było parę dni, gdzie naprawdę byki fajnie ryczały, a później, tu jeden gdzieś tam delikatnie się odezwał, tam drugi. I od wielu z Was słyszę, że w Polsce wyglądało to bardzo podobnie i wygląda. Kulminacja minęła, natomiast teraz jest czas, żeby jeszcze spróbować odszukać byki, które gdzieś mogą się odzywać. Niestety dzisiaj ten deszcz spowodował, że one całkowicie zamilkły. W nocy odzywało się może jeden, dwa byki gdzieś bardzo daleko i słychać było, że to są raczej takie, można powiedzieć, młode byczki, bo to było nie tyle ryczenie, co właśnie takie pobekiwanie gdzieś tam, tu, tam i wydawało mi się, że to nie są raczej stare byki. Widać już fajne, większe chmary niż do tej pory i właśnie mamy zamiar spróbować znaleźć gdzieś pośród drzew, lasu, właśnie jakąś chmarę jeleni i przypatrzeć się, czy gdzieś tam jest jakiś byk do odstrzału, a może już rozpocząć polowanie na łanie. Cielęta zostawiłbym właśnie na koniec grudnia, na styczeń, dlatego że na cielęta można polować do końca lutego, więc po prostu zostawiłbym odstrzał cieląt jelenia na sam koniec, bo wtedy warto jakby tutaj to doskonałe mięsko jeszcze dla siebie zostawić i powiedzmy na koniec sezonu strzelić sobie takiego cielaka do zamrażarki. Październik to też miesiąc, kiedy praktycznie możemy polować na całą zwierzynę, którą mamy w ustawie prawo łowieckie, zwierzynie łownej. Oprócz saren rogaczy. Rogaczy już w tej chwili zaczynają powoli za chwilkę gubić parostki. Skończył się z końcem września okres, kiedy możemy na nie polować. I teraz mamy duże pole do popisu. Mamy zwierzyny w bród,
przynajmniej w odstrzałach, albo przynajmniej w kalendarzu łowieckim. A jak wygląda to w łowiskach? W łowiskach wygląda to różnie. No ale tak to wszystko właśnie wygląda. Powoli zaczynają się już pierwsze polowania zbiorowe. Widziałem zdjęcia, gratuluję królom, królowom, królowym, nie wiem jak to powiedzieć, koleżankom, które zdobyły królestwo na polowaniach zbiorowych. To bardzo fajnie, że znowu możemy spotykać się razem i przy okazji wspólnie polować. Mam nadzieję, że ten sezon w końcu pozwoli nam właśnie na to, żeby wziąć udział w kilku polowaniach zbiorowych. No i nie mogę się też doczekać, bo już mamy umówionych kilka fajnych wyjazdów właśnie na pióro, ale pióro specjalne, więc zobaczymy jak to wszystko się potoczy i zobaczymy czy wszystko uda się zgrać tak jakbyśmy chcieli. Toczy się także w sieci pewnego rodzaju akcja związana z licytacją mojej osoby polowania pobytu w lesie, więc warto żebyście tam zaglądali. Link do tej licytacji tutaj za chwilkę pojawi się na dole, więc jeżeli jesteście chętni to weźcie w tym udział. Oczywiście pieniądze, cały dochód z tej akcji zostaje przekazany na Stowarzyszenie Pieszo przez Bory, a więc na wspieranie małych dzieci. No i myślę, że warto wziąć w tym udział i wspomóc taką akcję. No cóż, jak to się mówi, dość ogłoszeń parafialnych, dość mojego gadania. Zaczyna się, patrzę, już robić na tyle jasno, że ruszymy w knieje. Będę mógł zostawić latarkę, będę mógł zostawić nakładkę noktowizyjną. Zabiorę ze sobą już tylko lornetkę. Oczywiście cały czas będę miał kamerę termowizyjną, bo ona bardzo mi pomaga przy podchodzie, zwłaszcza wtedy, kiedy poruszamy się, chcemy się poruszać w miarę szybko, a jest nas też dwóch, bo jest ze mną mój operator, więc to zawsze jest nam dużo łatwiej tą zwierzynę gdzieś tam wypatrzyć chwilkę wcześniej, wtedy możemy spróbować bliżej ją podejść. Może nie popełnię takich karygodnych błędów jak ostatnio i uda się spotkać jelenie, może sarny, a może nad ranem jeszcze nawet jakiegoś dzika. Afera właśnie tam zaczyna szaleć z tyłu, rozprostowała kości, była też ze mną gdzieś połazić, a później siedziała sobie w aucie, więc najwyższa pora, żeby ona z powrotem wskoczyła do klatki, a my idziemy na podchód. Podchodziliśmy sobie powoli i pod drzewkiem, właśnie w takim gęstwiaku, leżał sobie szarak, odpoczywa. Podeszliśmy go naprawdę bardzo blisko, ale kiedy wychodziliśmy zza drzewek, żeby go sfilmować, czmychnął w las. Na szczęście udało mi się kamerą termowizyjną delikatnie go sfilmować. Kiedy napotykam kałużę albo jakiś taki podmokły grunt, zawsze staram się popatrzeć, co tutaj gdzieś chodziło, gdzie mogło coś pójść. No oczywiście są tropy jeleni. Patrząc przez tutaj, to co widać, a więc na pewno tutaj były. Ewidentnie. Ale mogły być tutaj w nocy, mogły przechodzić. Zresztą to jest trop prowadzący w tamtą stronę, a więc do łąk, do pól. A w tej chwili te jelenie mogły wrócić w drugą stronę. Czasami mam wrażenie, że one sobie tutaj krążą. My niestety również musimy wrócić do samochodu ze względu na to, że zmienił się nam wiatr. Tak bardzo często bywa, że w nocy nad ranem jest ten wiatr wieje z jednego kierunku, a później nagle
zmiana. Bardzo często jest tak w górach, kiedy wiatr wieje od dołu do góry, a później od góry w dół. To właśnie ze względu na cyrkulację powietrza. Z kolei u nas na Pomorzu Zachodnim jest to też związane z tą cyrkulacją powietrza, bo mamy tutaj sporo wody, Zalew Szczeciński, Wybrzeże Bałtyku, a także no, płaskowyż taki, tak? Można powiedzieć, że płaskowyż. No, nizinę szczecińską, tak? I morenę czołową na samym brzegu, można powiedzieć, morza, która też powoduje, że ten wiatr troszeczkę inaczej się rozkłada. No i co? Chwilę temu mieliśmy wiatr, który wiał z południowego wschodu, a teraz nagle zaczyna wiać z północnego zachodu. Więc odwrócił się. Musimy wrócić do samochodu, bo wieje nam w plecy i zajechać z drugiej strony tego terenu i spróbować go przemierzyć. A mamy co robić, bo jest tutaj ponad 600 hektarów terenu do przejścia, do pooglądania, więc kawał. Właśnie przeszliśmy przez kawałek terenu, gdzie spodziewałem się spotkać jelenie. Bardzo często właśnie w tych trawach gdzieś tam zalegają i odpoczywają sobie po nocnym żerowaniu. Albo po prostu stoją i wsłuchują się w otaczający świat. Niestety wkoło jest cisza i nie ma odzywających się byków. Za to wkoło nas jest też pełno tych jelenich strzych. Po prostu próbują nas zmasakrować. Także wydaje się, że gdzieś w pobliżu mogą być te jelenie, albo przynajmniej jeleniowate. Za chwileczkę wejdziemy w ostatni kawałek tego terenu, który chciałem przejść po zmianie wiatru i zawrócimy do samochodu, żeby przejechać w inne miejsce. Pchają się wszędzie, do oszu, ust, nosa, po prostu jest ich zatrzęsienie. I kolejne. Polujemy w terenie, gdzie jest bardzo dużo grzybów, bardzo dużo podgrzybków. I presja grzybiarzy w weekend była straszna. Widzieliśmy tyle samochodów, ludzi, którzy pojechali na grzyby, że masakra. I wcale się nie dziwię, że dzisiaj trudno jest znaleźć te jelenie, gdyż one zawsze były się zapewne w takich miejscach mniej dostępnych. Ale zobaczcie, grzyby są nawet przy kąpieliskach. Fajne kąpielisko. I ładny grzybek. Wy jak tam również wypatrujecie sezonu polowań zbiorowych? Może się u was już rozpoczęły. Mówiłem o tym wcześniej, że ten sezon w niektórych miejscach już się rozpoczął i widziałem, że niektórzy z was już wzięli udział w polowaniach. Zwyżka numer jeden. Normalnie u nas na Szwedzkim to naprawdę bardzo dobre miejsce. Były przed nami jelenie.
leżały jakieś 200 metrów za krzakami. Zobaczyłem tylko ruch, jak przemieściło się kilka sztuk w lewo. I tyle. Kilka złamanych gałązek, jak przechodziliśmy przez te wysokie trawy, wystarczyły, bo jest bardzo cicho. Przemierzyliśmy bardzo ładny kawałek lasu w takich warunkach, że non-stop jesteśmy atakowani i jedzeni przez wszoły, strzygi, jelenie. Jak zwał, tak zwał, ale to są te takie upierdliwe robaczki, które po prostu dają się dzisiaj nam strasznie we znaki. Został nam ostatni kawałeczek drogi do przejścia. Ja idę poszukać tam jeszcze jeleni, może jakąś kózkę, a wy tymczasem, w związku z tym, że za chwilkę pewnie nie jeden z was wyląduje na zbiorówce, to popatrzcie, jak to było na tych najlepszych zbiorówkach, na których ja byłem, bo myślę, że warto się nastroić. Te kilka dzików, które gdzieś tam strzeliłem, jakąś inną zwierzynę. Zapraszam do oglądania. Popatrzcie. No a ja idę jeszcze tutaj kawałeczek i później zobaczymy, czy na końcu również będzie złom, pieczęć i mały pokot, czy po prostu schowam się szybko do samochodu i pojadę do cywilizacji, bo dzisiaj dzika natura daje się we znaki. Kurczę. Thank you.
No i koniec polowania. Dotarłem do samochodu, prawie zjedzony. Dzisiaj zwierzyną byliśmy tak naprawdę my, ja i mój operator, bo jako takiej zwierzyny na strzał, tak żebyśmy mogli gdzieś blisko zobaczyć, to praktycznie nie było. Dopiero teraz gdzieś tutaj blisko pojawiło się parę saren, ale im dzisiaj damy już spokój, nie będziemy się za nimi uganiać. Widzieliśmy też dwa byczki, które gdzieś tam odchodziły w oddali, ale tak jak to mówię, no było tak na szybko w ostatniej chwili. No dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że te zbiorówkowe wspominki bardzo Wam się podobały i podkręciły Waszą chęć wzięcia udziału w jakimś polowaniu zbiorowym. My z naszymi kamerami już za tydzień pojawiamy się w Spale, gdzie właśnie też będziemy uczestniczyć w Hubertusie Spalskim. A więc będzie relacja z Hubertusa Spalskiego, z obchodów naszego święta, święta naszego patrona. No i mam nadzieję, że spotkam się tam z kilkoma z Was. No, nie będę w tym roku polował, aczkolwiek moja ekipa na pewno pojawi się na jednym czy dwóch polowaniach. Będziemy towarzyszyć myśliwym, będziemy tam przez dwa dni. No a co tutaj w przyszłości? No, w przyszłości mam nadzieję znowu wyskoczyć na polowanie i upolować w końcu jakiegoś zwierza. Dzika, byka, a może łanie. A może będzie tak, że pojedziemy szukać jakiegoś postrzałka? Tego jeszcze nie wiem. Może się tak wydarzyć, bo mieliśmy ostatnią okazję kilka razy potrenować z aferą. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dasz Bur. Nie dajcie się zjadać tym wszystkim robalom, które latają w lesie, bo nas dzisiaj zżarły przeokrutnie. Dasz Bur.